witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Niestety, tak jak to było wiadomo już po poprzednim odcinku, moja cudowna uczniczka musiała iść, no niestety, się podleczyć. Jestem w czarnej D, tak naprawdę. Ale nic, to lament umarłych, zobaczmy to. Wieża Wrzasków stanowi przykrą pamiątkę po tragicznym ślubie, a przechadzającej się po jej pustych korytarzach mściwe duchy wciąż pragną sprawiedliwości i pomsty. Minęło już wiele lat, odkąd jej Sithe zmasakrowali radosny tłum czekający na uroczystość. Od tamtej pory miejscowi unikają tej wieży, która mogłaby być cenną twierdzą dla okrągłego stołu, a okoliczne psie mogłyby nakarmić mój garnizon. Jednak nawet najdzielniejszy wasal nie chciałby chodzić spać wśród tych krwiożerczych duchów. Dobra, zobaczmy, co tu mamy do wyboru. Ponoć w pobliskim lesie zadomowiły się duszki, nie mają nic wspólnego z masakrą, jednak ich krew może uspokoić mściwych umarłych. Zwiększa lojalność wszystkich twoich bohaterów. Okej. Dodaję... Aha, czy będzie to albo to, tak mi się wydaje. Tutaj mamy 300 zasobów za 300... za 300 euro. Okej. Nie wiem. Dajmy tak. Nie wiem, co zyskałem, co straciłem. Obraźliwy wiersz. Wierny stajenny powiedział mi o szyderczym wierszu rozpowszechnionym pomiędzy sługami. Jest to sarkastyczna i zaskakująco zmyślna rymowanka próżnym rycerzu jego porażce na polu Camlan. Niektórzy powiedzieliby, że moja przeszłość zasługuje na taką odrazę, jednak ja nie mogę tolerować drwin na własnym dworze. Wygnaj sługi, strać. Wygnaj. Co mi tam? Ale z tego, co widzę, trochę tych budowlanych rzeczy dostaliśmy, ale to i tak zasadniczo teoretycznie zwiększa liczbę oferowanych przedmiotów. Niby ciekawe. Krypta Lady Isolda. Fajnie by było ją wskrzesić, no ale wiecie jak jest. Nie ma miejsca ogólnie. Uleczyć. Tu nie mam kogo leczyć. Panie. Ciekawe, że właśnie jest katedra i leczenica. I tyle. Odnawianie witalności wzrasta 50% na misję w przypadku darmowego leczenia. Ciekawe. Nie ogarniam tego. W każdym razie. Zaraz. Oni odnawiają witalność. Okej. I tu jest odnawianie witalności. Jest darmowe? Czy nie darmowe? Nie wiem, co ja wybrałem. Niby tysiak. Dobra, no tak czy siak, mi się to ten... Ona się wyleczy, tutaj nie mamy co wziąć. U handlarza. Nie mamy kasiory. No to wychodzi, że... Można sobie to, powiedzmy, wybrać i tyle. Będzie jakiś wybór rzeczy do kupienia.
kolejna wieża się wzniosła. Jeden punkt umiejętności dla wszystkich obecnych i przyszłych czarowników oraz mędrców. To by było ciekawe. Dobra. To jako, że jestem w czarnej D. Co ja kogo tu mam? No, tu jest jakby poboczny, ale jest na 14. To jest główny, ale na 13. Co my tu możemy zrobić? Kogo mogę wziąć? No nikogo nie wezmę. No, ten debil jest na 11 poziomie, to przecież oni mi go zaciukają. No, to jest mój jedyny strzelec. A party of merchants and craftsmen, escorted by some trustworthy knights, have left Camelot for the Fisher King's castle to rebuild the forsaken keep. Dobra, zaryzykuję. Man in torn rags returned, babbling about the unseelie ambushing them. Strzelec. Nie mam wyjścia. Potrzebuję strzelca, żeby ktoś strzelał z daleka. Ta kalipa, no. 11 poziom, a tu 14 będzie. Nie wiem, będzie ich drapał za łóżko? Nie wiem. Dobra. Ruszamy. W końcu kiedyś trzeba będzie przegrać. Kiedyś. Zobaczymy. The eternal maze between worlds. An ancient gathering place for the Tuatha De Danann, the godly race, to forge dreams into reality. But then, it was tainted by a web of lies, murder and treachery. Partly of my doing, regrettably. Now, only the Unseelie dares to prowl these ruins, to feed on its dark magic. Wpyta ta mapa jest mała. Dobra. Jako, że mam tylko jednego leszcza łucznika, trzeba będzie ten w końcu jakby zacząć atakować. Ale widzę, że labirynt niezły jest. Are you real? I'm so out of breath I can't even think straight. The fairies chased me through the place. Przed wróżkami uciekałeś, Stefan. Jesteśmy prawdziwi. They ambushed us on the way to the Fisher King's castle. We didn't stand a chance. Everyone got taken. We came to our senses in this wretched maze. Jeden z was uciekł i dotarł do Camelotu. Thank heavens. Okej, kto was zaatakował? The Unseelie, led by a vile creature calling himself Gwyn ap Nudd. The Huntmaster. Mistrz Gonu. Na co polują? Us. From what I gathered, it's some kind of a ritual. Okej, to już wszystko. Ocalał ktoś jeszcze? I don't know much. I got separated from the rest when I tried to find my brother. He was tackled and taken away. Porwali twojego brata? A knight, like myself. His name is Bran. I pray that he is still alive. Ale normalnie ten. Uratujemy każdego, kogo się da, na pewno. I'll join you then. I'm unworthy of the round table, but I'll do what I can. Przyda się da mieć więcej, tylko nie wchodź na drogę. Dobra, weźmy tak. Widzę, że i tak musielibyśmy go przyjąć i tak. Dobra, to weźmy. Przesuńmy go wyżej, tutaj. Nie, zasadniczo jest okej. Dobra. Mam nadzieję, że potrafi coś więcej niż tylko skomlać ten rycerz. Przekonamy się. Oj kurde, rzeczywiście. Niezły ten labirynt. Będę błądził tutaj. Na maksa. O, nie dosyć, że go przyjąłem, to on będzie musiał przeżyć. Super. Lord Almighty, please have mercy upon our souls. Tak, ta. The rapture is near. Take their insignificant lives, so the Horns Master shall be pleased. Najgorzej, że oni to są te debile szarżujące. Kurde. Dobra, zobaczmy. Po pierwszej walce
się przekonamy, czy będzie bardzo trudno, czy raczej nie. Co ty, koleś, masz? Zapewnia rzucającemu umiarkowaną liczbę tymczasowych punktów życia. To fajna umiejętność. Mamy tu kogoś dziwnego? Nie wiem. Kurde, wpyte łuczników jest. Dobra, zobaczmy. To wygląda tak. I co, wróci ten tam? Czy były tylko dwa strzały? No tego też nie użyję, bo czemu? Dobra, wejdźmy może naprzeciw, może ktoś podbiegnie. Zobaczmy zatem, jak kolega się bije. Jestem ciekawy. Potrafi uderzyć. Zobaczmy, jak nasz stary kusznik wali. Okej. Tragedii nie ma, jak na razie. Dobra. Szlochacz? Serio? Aż czy strzały musiałem uderzyć? I nie zabiłem go? To super. Dla mnie bomba. No, koledzy przyciągają. Jak ten, jak w Mortal Kombat. Jakie skoki. No, coś tam ten kusznik robi. Coś tam. Dobra. Niech będzie tak. Chciałem po prostu, żeby wszedł mi z linii ognia. Koledze, podziękujemy. A jednak nie. Tamci są, dobra. Albo nie ma. Co dajemy tak? Nie wiem. No dobra. Trochę szkoda mi, ale... No, wiesz, jak to jest, druga koleżanko. Kolejna będzie leciała. Mi zginie. Znaczy, nie zginie, tylko ten. Aj no. Obrażenia dostanie. Koleś rzucający tym ciaporkiem. Super. Koleś... Ej! On mi przyciągnął w ogień? Serio? Oszołomił mi moją dziewoję. Super. Wyłączona. No to fajnie. Dobra, kolega to się zjara sam. Idziemy tutaj. No idziemy. Trudno. To się kolegami zajmiemy za chwilę. Co my tu możemy iść? Chyba tu się przejść po prostu.
Okej. Tam kogoś mamy, tak? Źle nie szczela, kolega. Dobra. Zrobimy tak, okej. For my Camelot. I kończymy. Zaraz będę znowu ogniska szukał, tak czuję. Kurde, jak oni uciekają. Dobra. I fight for honor. Dajesz. Your Highness? I can take them all. At your service, my lord. Nie będzie lekko. Serio? Tylko jeden strzał miałaś? I am ready. Słabe to. Okej. Bardziej to bym wolał tego rozwalić. O, w sumie może być tak. Panie szlochacz. Jednym ciosem w plecy. No, dobry ten rycerz jest. Tak, tak. No gadaj. Praise the Lord Christ, we are saved. This is all I have, noble knights. Please, take it. To chyba chwalcie mnie, nie pana. Chwalcie pana. Czy pan był tutaj? Dobra, zwiedzajmy dalej. W teorii chyba żeśmy byli, ale... Ale się przejdę. Albo tu nie byliśmy, no nie, nie mam pojęcia. Prosta droga do ogniska. Dobra, chodźmy. O nie. Intruders, how do you dare to tread the maze uninvited? These knights are not to be trifled with, Hans Master. I can smell sheep blood on their blades. Bah! Oy, oy. No true blood should be afraid of such creatures. They are little more than livestock. If we attack with all our might, we can prevail, Hans Master. Nonsense. A few warriors should be enough to end this nuisance. The wild hunt can't stop. The maze's black heart have taken your mind, Hans Master. Silence! The hunt must commence. The Tuatha De Danann, who sleep beneath our feet, told me so. Your madness shall lead us to ruin, Hans Master. Dokładnie tak. I co, zostawili się kolego? Samego? For my Camelot. I fight for honor. Dobra. I can take them all. Zobaczmy tak. Mam nadzieję, że się uda jeszcze piorunek walnąć. Żeś koleś prawie szedł. Słoneczko. Co my tu możemy zrobić? I am ready. I serve the Lord. Może tak? No, tam widzę, że w innych miejscach też są koledzy. O nie, ja myślałem, że tylko tu są. Grubo. No to fajnie. Strasznie mały zasięg ma kolega. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Podwójne obrażenia.
kolesio przyciąga bardzo dobrze w sumie. Nie będę musiał biegać. Tak jak kicają. Coś tu z lewej biegnie jeszcze. A, łucznik. No dobra. Panie szlochacz. Pewnie się skupi na mnie. Dobra, to my tego może pomożemy zabić. Dziękuję. Pójdzie sama w ogień. Taka odważna jesteś. Ready to fight. To w sumie chociaż przejść kawałek. I am ready. Może tak. Okej. Dobra tam. Co mi? A nie, da się, proszę bardzo. Przeszła kawałek i pyk. Pytanie tylko, czy w ogóle chociaż raz go uderzę. Dziękuję. I tutaj jest ślepy zaułek. Dobra. Idziemy zatem. Aha. Dobra. Chciałem tym rycerzem uciec, bo go strzelają, ale... Albo przyciągną. Super. Jakie ten. Odbijające strzały mają. Pałki serowe. I fight for honor. I am here to serve. I can take them all. Dobra. Kolega pożegnał się z armorem, więc kolega drugiego powinien chyba wywalić. Dobra. Drugi kolega powinien wywalić tego. Okej. Żegnamy się z tym. Dobra. Kurde, słabo. Ciekawe, co będzie, jak on walnie tym takim rozszczepiającym mi wszystkich dziabnie. Ej. Nikt się nie trafił. Justice has prevailed again. Podwójne obrażenie. Nie wiem, jakoś to idzie, ale... Ale z armora na trasę to moje. To chyba ognisko było, tak? Te. To biegam. Dalej. Nie wiem. Nie lubię labiryntów. Tak, tak. Ej, korzystać teraz? Ile tych ognisk jest? Jeszcze dwa będą. Nie, czuję, że za wcześnie to robię. Rested and ready. Tak, tak. This labyrinth plays tricks on the mind. I see and hear things that are not really there. Człowiek, dobrze, że mamy jakąś mapę od góry. O. Kolejna walka. For the love of God, we are dead. Oj nie. No dobra, ty to tak. Ale handlarza może uda mi się uratować. Chyba, że będzie ich więcej. Może jest tylko sam. O kuźwa. Niezły. Brutal się nazywa kolega. For king and country. Kolega Brutal. Jak te perfumy. Zobaczmy, ile mu zdejmiemy tego.
Dobra, przynajmniej połówka zeszła. I fight for honor. Może tak, na razie. I am ready. Blessings. For my Camelot. Daję na razie tu. None can stand in my way. Dobra. Zrzućmy na niego klątwę. O, przynajmniej armora się pozbyliśmy. Kurde, odporna bestia. Może szefuncia zaatakuje. Chociaż, dobra. Panie Sir Klawer. At your service, my lord. I ona też jest nagle odważna, proszę bardzo. A masz mrozek. Awaiting your command. Jeżeli się odmrozi, to go dziabniemy i tyle. O, a jednak się obrócił. Dobra, wal go, szefie. Dokładnie tak. Nie ma wyjścia. I am here to serve. Strzał, krwawienie. Aha. I zada obrażenia innym. O. Okej. Okay. Ale armor straciliśmy. I knew that help was coming. So good to see you, knights. Tak, tak. Najlepsze, że ja już w tym momencie nie mam pojęcia jakiś, ale z tego co widzę, chyba się wracamy. To dobrze, bo coś tu było, z tego co widziałem. Gdzieś tu? What's this? This is my lucky day. Tak, tak. Twój szczęśliwy dzień. Dobra, to idziemy dalej w prawo. Tu powinniśmy się wrócić. Może na dół pójdziemy wtedy. Chyba, że to po prostu była pierwsza walka i tyle. I tu startowaliśmy. Ale chyba tu się da przejść. Tak? Tak, można iść do dołu. I w prawo? Czy ja się wracam teraz z kolei? What is this thing? W sumie warto. Było. To wygląda, że jest przejściowa jakaś. I co? Tu nie ma jakiegoś skarbu? Tu na mapie nie wyglądało, że da się przejść. Super. Look, another mirage in the maze. Do you hear the laughter of the cold steel they bear? Who or what? We are just disgraced. Lumps of mortal flesh. Found unfit for ascension to fairyhood. Prisoners of the Labyrinth. Na wróżki? A się nie nadawaliście? No w sumie widać. We failed to please the Huntsmaster, so we cease to exist in the eyes of the Unseelie. Okej, na czym polegała wasza próba? I'm killing your kind here. A former kind. Embracing the ancient evil that lurks beneath the labyrinth. Urodziliście się jako ludzie? We are changelings, reaped
from a mother's womb, or stolen from the cradle. Okej. Prodawne zło. Even if it wasn't to be killed, he never ceases to whisper to us. His anger and anguish is boundless. Dobra, może unikniemy walki. I had a strange feeling, as if my brother would be among them. To może nawet dobrze, że nie walczyliśmy w takim wypadku. Słyszę skarbek, ale go nie widzę. Najgorsze, że kuźwa nie wiem, gdzie biegnę. Na serio. Na mapie wygląda, że nie ma przejścia, a jednak jest. Ulala, co to? Czuję się, jakbym w Diablo grał. Ktoś ucieka chyba. We would never meet again. Who are you, creature? How do you know my name? I'm Bran, your brother. Don't you recognize my voice? Impossible. Grubo. We just got separated a few hours ago. The Housemaster cast me into a shadow realm where I was held captive for years. No, it cannot be. You are a monster. Time passed differently in my prison. I was tortured and reshaped into this thing, but they couldn't corrupt my mind. Prove it, that you are really my brother and not an imposter. Remember that star-shaped wound? A boar slashed on your leg. The song we sang as I carried you home on my back. By the blood of the gods, you're really Bran. I can't believe it. You better do, brother. These fine knights saved my life. Come, join us. We have so much to talk about. I can't. There are others that need my help back there. After seeing you alive and well, my heart is at ease. Farewell, brother. Farewell, my brother. Fajnie, żeśmy brata znaleźli. Lepiej się poczuł kolega? O, kolejny skarbek. Nie wiem, to normalnie na takim etapie gry rzuca 28 sztuk złota. Też powinno, nie wiem, po 500 przynajmniej lecieć. A nie, cały czas jakieś grosze. Nie wiem. Weź tutaj, człowieku, coś rozbuduj, kup. Cokolwiek. Jeszcze orby szukaj. Kuźwa. No, powaliło was chyba. Cztery orby znajdźcie. Na serio. Niby nie jest jakiś ten labirynt skomplikowany, ale czy powiem szczerze, że oczu pląsu dostaje. Wszystko tak samo wygląda. Careful. The Lord giveth. I co jest tu przejście? Nie ma przejścia. Wygląda, a myślałem, że to wróżki jakieś. Dobra, chyba trzeba stąd spindalać. Rozumiem, że to był tylko twój brat, Szczepan. To idziemy na górę. Zobaczymy. Na mapie nie ma przejścia, ale tu jest. Czyli tak, jeszcze jednych jeńców trzeba mistrza Gonu dopaść i trzy orby znaleźć. Ciekawe, czy to nie będzie tak, że jak znajdziemy te orby, to dopiero dorwiemy się do tego super ekstra mistrza Gonu. Co za upierdliwa odnoga, czyli ta strona, rozumiem, już jest zamknięta. Musimy lecieć na prawo. Tam, gdzie byliśmy.
oni jeszcze się tak poruszają. W sumie doceniam, że te mapy nie są za duże. Ale tak czy siak... Alipa jest... Tutaj byłem? Może coś tam słyszę po lewej. Nawet widzę. Ja tu byłem? Na pewno. Szmaragdy i 57 sztuk złota. Grosze. Nawet wacików nie kupię za to. Ja to potrzebowałbym, nie wiem, z 3000 złota po każdej misji, żeby mieć. Co tu jest? A, kryt orb, dobra. Easy there. Garbage or real treasure this time. Dobra, że pokazujesz. Aj, tu mamy ognisko, ale z niego nie skorzystamy. Na razie nie potrzeba. To wygląda jakby jakaś skrzynka była, ale czemu się nie pali? Dziwne. Może ci kolesie zginęli. Albo ja już ich ochroniłem. Tak, bo ja się wracam. Czyli prawa, prawa. Mnie interesuje teraz prawa. Tu w prawo. I co? Tutaj? No nie ma tu przejścia. Kurka wodna. Dobra, to tradycyjnie trzymam się lewej strony. I gdzieś może dojdę. O, proszę bardzo, tak? Tak. Kill them all! They must not set foot in the inner sanctum. Co ty nie powiesz? Dobra, czyli tak, mamy coś tutaj fajnego. Aha, czy tak naokoło. Ale naokoło, ale tylko z przodu mogą mnie zaatakować. I bardzo dobrze. I o to chodzi. Dawaj, inspirację, kobieto. I od razu przejść tutaj. Awaiting your command. A i co my tu mamy? Nie ma tu jakichś dziwnych kolesi i paru łuczników. Dobra, to zróbmy tak. Widzę, że już mogę na czterech przeskakiwać. Kurde, ale... To leci jednak tylko na trzech. Nie tak jak myślałem, że na czterech poleci. Dobra, odpoczynek. Kolega może to pójdzie. Dajmy tak. Mały zasięg ma. Troszeczkę. Dobra, zobaczmy. Teraz będą się ruszać niestety. Godzinę. Kryształową bramę jakąś wzniosę. Ciekawe po co. Albo wzniosła. Lubię.
szlochacz, chociaż mogłem tego dziabnąć, ale... Ale w sumie, jak tak do mnie idą, to poczekajmy na nich. A, przez tą bramę przychodzą koledzy. Super. Nie, to by było głupie. I am here to serve. I serve the Lord. Zwiastun mgły brzmi srogo. Time to feed the ravens. I fight for honor. Okej, może tak. Powoli, systematycznie, ale do przodu. Kiedy ta brama się zamknie, kuźwa. Koleś w ogień skoczył. Brawo. Okej, finał mocy. I fight for honor. Ten to powinien się sam zjarać. For the round table. Pięknie. Najlepsze, że masz inspirację, dziewczyno. Wiesz o tym? A to użyjemy na następnej tej turze. Wątpię, żeby ktoś tu przyszedł. Dobra, pomóżmy mu. Okej. Okay. A ty się nie możesz ruszyć. Dobra. Mam nadzieję, że nie może więcej tych bram postawić, bo się popłaczę ja z kolei. Jak ładnie tam w kupie stoją. Aż prosi się, żeby rzucić coś fajnego. Tylko, że nie mam takiego zasięgu chyba. A poza tym rzucałem przed chwilą. Ta jedną turę potrzebujemy. No dobra. Przywitajmy ich zatem jakoś tak. Amen. Aha, nie mamy. W ogóle nie mamy jakby punktu ruchu? Serio? Czy w zasięgu? Nikogo nie mamy. Chyba w zasięgu. Dobra. Ciekawe, że łucznicy się nie ruszają. Jako piersi. Koledzy. Ładnie się zestakowali. Bardzo mi się podoba. At your service, my lord.
Inspiracja. Your Highness? Jak? Można by podejść kawałek. Prawie na każdym polu ktoś stoi, tylko oprócz... No dobra, prawie. Ale ładnie, podobało mi się. None can stand in my way. Proszę bardzo. Piękna sprawa. Te piorunki. Czuwanko. Okej. Znowu bramę stawiasz, kuźwa. Pałko serowa. Znowu czterech wyjdzie przez tą bramę. Ale mnie wkurzyła. Albo wkurzyło, nie wiem kto to jest. Zwiastunie mgły. Łapie się? Jeszcze się nie łapie? Zaraz. To chyba pani Zimę to robi, kurde. Już nie będzie robić. Your orders? I am here to serve. Zapraszam. Zasłoń kolegę. Okej. Chyba tyle. Koleś praktycznie był martwy. Panie zwiastunie mgły. At your service, my lord. Jakby to cię zrobić? Żeś troszkę przymarzł, kolega, kolego. Dobra, wal go. Aha, wybuch. Spoko. I nas zamroził. Brawo, brawo. Tak, tak trzeba. Dobra. Dobra. No, nic nie zrobimy, bo jesteśmy zamknięci. Kuźwa, no gdyby nie ta brama. By był spokój. Ale nie, musiała być brama postawiona. At your service, my lord. Make up your mind. Żal. Dobra, róbmy tak. I am ready. Aha, to on zamarz na dłużej. Super. Ready to fight. Okej. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje. Przynajmniej brama poszła się kochać.
Your command. Nie masz jakiegoś z krytykiem strzału? Your orders. Kurwa, zapomniałem o inspiracji. I am ready. Masz jeszcze tę inspirację? Nie masz. What? Bo za późno rzuciłem. Dobra. I can take them all. Niech będzie tak. No, nie ma siły strzelić, ale tak. Da radę to zrobić. No dobra. Nie wiem, magowie mi wszystko zablokowali. Dobra. Jak tam sytuacja na froncie wschodnim? To ona też potrafi. No dobra. Zdejmijmy mu ten pancerz. Czy mi się wydaje, czy on ten wybuchnie tym bombą jakąś. Dokładnie. Tak mi się wydaje. Dobra, trudno. W sumie i tak było ostatnio. Jak tam, armorek? Trochę mi zjechali. Zaraz się do kolegi wybierzemy po środku. Tylko jeszcze chciałem kółeczko sobie zrobić. Gdzie my jesteśmy tutaj? Dobra, idziemy. Mistrz Gonu. The human beasts from Avalon again. Your presence disturbs the ritual. To nazywasz rytuałem? Stop undoing fate. Every changeling must hunt in the maze before they can ascend to serve us. Dlaczego akurat w labiryncie? The maze harbors the dark thoughts of a dead Tuatha De Danann. It strengthens the changeling's transformation, you fools. Jakich znowu odmieńców? Every winter breed and autumn breed was once a human child. A purposeless animal before we took them to the winter court. Ten, którego życie nie miało sensu, tak? Co robi się tym dzieciom? We shape their mortal flesh and puny minds to our liking, like moon clay harvested from an ever-flowing creek. Super. I później tu ich wypuszczacie? Oh yes. Those who pass the trial of blood cease to be human and belong to the unseelie forever. The chaff is cast aside to perish in misery. Super. No dalej, wyjawiaj kolejne sekrety. Why not? You have no use for them when you are all dead. Aha. To normalnie wyjawił? Dobra, standardowo. Blessing. Zobaczmy, na czym stoimy. Kolega jest na górze. Pytanie, czy jakbyśmy mistrza Gonu roztegowali, to by walka się szybciej skończyła? Spróbujemy mu ten armor zbić. Dobra. Walmy go piorunkiem. Okej. Krok do przodu. Ej, kolega będzie się tu bronił. Nic innego mu nie przyszło, nie zostało. Koleżanka. I co my możemy zrobić, koleżanko? Dziabać go w poplerach, czy jak? Okej. Może tak?
co za pałka. Pomóż tutaj. Okej. Okay. Tak. Na weekend nie ma tego. Dobra, ci się obronią. Aj, to my to możemy zrobić. Zapuścić mu cel traci, czyli się wytalności na czas. To słabe. To jest takie sobie. Aczkolwiek będzie się jarał aż miło. Fajnie by było jeszcze tym go powalić, no ale cóż. A to chociaż. Dobra. Ty kolego, nic nie możesz. Super. Dobra. Nic nie wymyślę. Dobra, kończymy. O! Ale mi maga przyciągnął kolega. Odważnie, widzę. Ale myśli ta gra czasem, widzę. Grubo. Wszyscy mi się na maga rzucili. No, dobre to. Jeszcze mi ten osłomienie wrzucił. Brawo, brawo. Przez te nogi nie widzę, co strzelam. Nie dochodzi tutaj? Serio? Fight for honor. None can stand in my way. Trzeba wyjść z tego chyba najpierw. Aha. Dobra. Zabawcie się zatem z kolegą. Zimowiec, odwal się od mojego maga. I fight for honor. I am ready. Dobra, może się uda zdjąć kolegę mistrza gonu. Jak się nie udaje, no weź mnie ten, nie rozczulaj. Kuźwa, no nie widzę, gdzie strzelam. Nie da się? Co wy sobie jaja robicie? Coś mnie w jajko robią.
Kurde, ale magu oberwie w tej rozgrywce, że ja pierdziu. Dobra. Mistrz Gonu. Od siedmiu boleści. Awaiting your command. Panie szlochacz. Aha. Nic nie możemy, bo wyszliśmy z oszołomienia. Dobra. Cudownie. Dobra, i co kolega tu powie? Jak to Ej, kuźwa, mogłem uderzyć go. Niepotrzebnie ruch przerwałem. On cipka ze mnie. Anulowałem. Awaiting your command. I am here to serve. Dziękujemy, panie szlochacz. Dobra, ten to już powinien z pioruna oberwać. I'm parched. Who's gonna pour me a drink? Powiem, że tak się radzi. Relikwia. Kurde, dobra, bo kolejny odcinek mi godzina się zajdzie, a mam jeszcze kupę rzeczy do odkrycia. Ja stąd przyszedłem, tak? Mamy coś tu ciekawego? Bieganie po okręgu. Pobiegłbym do tego ogniska któregoś. I może się uleczył. I zakończylibyśmy ten odcinek. Dokończymy, że tak powiem, w niedzielę. Take a look at tę mapę. Do we stop here? Dobra, widzę kulę. Jak się do niej dostać. Ale zaraz, ja przy niej byłem już chyba przy tej kuli, ale ona się świeci. Steady yourselves. They have found us. Serio? Chciałem kończyć. No to będzie potężnie długi odcinek, widzę. Ale zastanawiam się, na serio tej ta kula wygląda jak niewygaszona. No dałbym sobie wygolić, że ją podnosiłem. Dobra, tak czy siak, skupmy się szybko to rozegrać i kończymy. Standardówka, zdejmujemy mu wszystko. Bawmy się piorunem trochę. Okej. Okay. Fajny ten piorun, podoba mi się. For king and country. Ready. No war, Stefan. Co jest? Aha. Za daleko byłem. Może tak.
kolega to goodbye. Ha! Zamroził. No co, w sumie nie ma się czego śmiać, no ale... No taka prawda. Dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Serio, przyciągnęli ją. To fajnie. Zaraz jej zrobią jesień z dupy. Z dupy jesień średniowiecza, czy jakoś tak. Kuźwa, jak nic, no będzie ten. Trzeba ją ten. Leczyć. Brawo. Nie wiem, jaki masz order. Your Highness? No mercy for the wicked. Super. Nic więcej nie zrobię. Kolega też chyba nic więcej nie zrobi. Chociaż... Dobra. Po raz pierwszy mi się to chyba przydało do czegoś. W sumie nie wiem, co ja uleczyłem. Kuźwa, no nawet go nie zabiłeś. Wiesz co, Stefan? Service, my lord. Szkoda gadać. Charge! Bardzo dobrze. Mści się, kobieto. Teraz szefuncio. Szefuncio da. Tak. Szefuncio da z pioruna. Dziękuję. No powiem szczerze, że nic mi nie dało ten. Ale wtedy jak to się pokazała ta kula do wzięcia, to była flaga przy tym. Więc zakładam, że to mamy zabezpieczone. Dobra. Robimy saveik. No i cóż. Dzięki bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejne tradycyjnie zapraszam. Tym razem w niedzielę wieczorem. Dzięki jeszcze raz. Hej.